dzisiaj o tym cookiesie będziemy jeszcze rozmawiać, bo druga część odpowiedzi na to pytanie będzie taka. Zrobiłem taką analizę, nazwijmy je sobie badaniami szumnie, jak wyglądało wykorzystywanie mechanizmów celebrytyzacji politycznej w kampanii prezydenckiej. I były dwie bardzo ciekawe obserwacje. To znaczy, że ci politycy, którzy byli znanymi politykami, którzy mieli swoje jakieś tam miejsce w polityce, na przykład Andrzej Duda, korzystali z mechanizmów celebrytyzacji na potęgę. Poza kilkoma hasłami stricte politycznymi, to jednak głównie Andrzej Duda był obecny dlatego, że świetnie jeździł na nartach, dlatego, że miał córkę, że się pokazywał z żoną i tak dalej, i tak dalej. Nie odmawiam mu tego, że nie miał programu, bo miał go, ale też bardzo mocno okraszona jego kampania była takimi elementami właśnie prywatnymi. Natomiast dwoje kandydatów, którzy pochodzili z takiego środowiska celebryckiego, czyli i Paweł Kukiz, i Magdalena Ogórek, w kampanii wyborczej jak ognia prawie że unikali stosowania takich właśnie mechanizmów. Chyba nie tyle bali się, że to im zaszkodzi, ile oni te sympatie mieli zgromadzoną wcześniej, a budowali siebie jako wiarygodnych polityków. Jak przeglądałem, prowadząc te niezwykle głębokie i skomplikowane badania, stronę facebookową pani kandydatki Ogórek, to wśród wszystkich komunikatów, które tam były przez nią osobiście opublikowane, był tylko jeden nie ukazujący jej jako polityka. To była ta słynna przejażdżka na Harleju w Bydgoszczy bodaj, która skończyła się zresztą mandatem, bo pani bez kasku. Bardzo podobnie było w przypadku Pawła Kukiza. Paweł Kukiz właściwie w ogóle nie używał ani swojej rodziny, ani swoich... Ani muzyki do w kampanii wyborczej. Ani tego emploi, tak? Piosenkarza. Natomiast jeśli... emploi piosenkarza to jak najbardziej, bo on się dopiero teraz zaczął chodzić w garniturach. Przedtem absolutnie nie, więc on ma takiego rockersa. No ale ludzie zmieniają się po prostu, raz chcą tak, raz tak. Co to jakieś wnioski wyciągać, a to, że... Nie przypominał, gdzie hello, ja napisałem. Chwileczkę, to ty pewnie jesteś... Myślę, że jakimś ptakiem, jesteś... Tak, to jest babu. Jesteś bawą. Tak, to jest tak. Bo to jest od 20 lutego 85 do 8 lutego 86. Cieszę się, Łukasz. Cieszę się bardzo. Wiesz o tym, że bawoły najwięcej ludzi zabijają w Afryce? Bawoły i hipopotamy? Tak, nie lwy. Ponieważ ludzie ignorują bawoły. Myślą, że to bawuł to będzie jadł trawę, to jest w ogóle nieszkodliwy i niegroźny. I podchodzą, robią sobie żarty z bawoła, a bawuł ciach pach. Gdybyśmy nie dokończyli tej audycji, Wcześniej, to już wiemy, z jakiego powodu. Dobrze, a teraz spytajmy, a w jaki sposób jest według kalendarza księżycowego opisywane są osoby spod znaku bawoła? To ja wrócę jeszcze do poprzedniego pytania. Skąd te zwierzęta? Wyczytałam, to nie jest z głowy, nie wymyślone przeze mnie, że przed śmiercią Budda zwołał zwierzęta, ale tylko 12 ich przyszło. No więc, żeby się im odwdzięczyć za swoją lojalność, to nazwał kolejne lata jakby na podstawie nazwy tych zwierząt. No i pierwszy przyszedł szczur. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że jest mały i szybki. Szczur. Później był babu. Później tygrys. Następnie królik, smok, wąż, koń, koza, małpa, kogut, pies i ostatnia to świnia przyszła. I prawie tak. Na samym końcu, Pawle. Jako pies? Tak. Ale no,
może tak w obronie, także chciał sprawdzić, czy wszystkie już nie dotarły, prawda? Bezpiecznie. Czyli nie, zobaczył pan, że Bawę tam się śpieszy. Tak, no chociaż ja nie wiem, czy to jest tą prędkością, to jest prawda, bo jeżeli szczur był pierwszy, a później był Bawę, to może to jest akurat zła logika. Sądzę, że szczur prześcignął Bawę. No ale skoro Łukasz jest tym Bawołem, to jest... według chińskiego i teraz kalendarza. Słuchaj. Jest oazą spokoju. Mm-hmm. Nie. Jest dość wstydliwy. Jest nieśmiały, ale za to jest bardzo odpowiedzialny i niesamowicie lojalny. Mm, ja mam potwierdzić troszkę, tak? Tak. Selektywnie rzecz ujmując, prawda. Prawda? I jeśli chodzi... ta pierwsza cecha była dosyć dziwna. Przed nieśmiałością wymieniłaś. Że jest oazą spokoju. A właśnie, oaza spokoju. No, trzeba powiedzieć, nie, no tak, tak. Ja widziałem Łukasza w sytuacji, w której robi zdjęcia, poza tym to jest naukowiec i robi badania. I pomimo częstych epizodów, nazwijmy to energetycznych, to jednak Łukasz emanuje panowaniem nad sytuacją i to jest chyba ten spokój. I to jest prawda. Ja z moim cholerycznym temperamentem wykonuję 100 kroków w momencie, kiedy Łukasz jednego tip-topa nie zrobi. Tak to wygląda. No to świetnie się uzupełniacie. No, jeśli chcemy dokądś iść, to nie wiem, ale rzeczywiście, no dobrze, tylko właśnie ja się zawsze zastanawiam nad tym, czy tak generalne ujęcie cech nie można by podporządkować do każdej osoby. I ciekaw jestem, szukam jakiejś takiej specyficznej cechy, która wyróżniałaby właśnie tego Bawoła spośród innych zwierząt. No i następna ważna sprawa. Czy rzeczywiście ktoś dopatrzył się w tych zwierzętach takich cech i potem je wyświetlono na człowieku? Bo to byłaby taki antropomorfizm, przed którym my staramy się uciec. No tak, według chińskiego, azjatyckiego kalendarza to absolutnie. To są jakieś cechy u zwierząt, które u nas też występują i dlatego tak opisuje się charakter osoby urodzonej w danym roku, pod danym znakiem. Do horoskopów i do inspiracji porozmawiamy być może o horoskopie smoka. Dobrze. W drugiej części. Dlatego zapraszamy bardzo serdecznie do drugiej części, a przy mikrofonie w audycji Anima Racjonale był Paweł Fortuna i Łukasz Górzycki. I nasz zaproszony go. Coś oni koło Judasza tu się kręcą. Mam bezpieczeństwo. Ale w jaki sposób polityk może pokazać, że zapewni nam bezpieczeństwo? Robiąc show, tak? Robiąc show musi zorganizować konferencję prasową, musi zbudować sobie trochę bomotów, musi... być może te bomoty, czy te setki, które potem pójdą w radio, będą trochę bardziej merytoryczne, ale tak naprawdę skupiać się taki polityk będzie na formie, a nie na treści. Tak, żeby to dobrze wybrzmiało, na tym to, żeby to było powtarzalne, żeby ludzie to zapamiętali. My jesteśmy trochę więźniami formy. A forma to jest nic innego jak właśnie show. Znaczy, ja nie jestem specjalistą od historii literatury, ale no mieliśmy takie okresy w literaturze, w których bardziej większą popularnością cieszyły się frywolne i lekkie wierszyki i takie, w których no, karierę robiła poezja gatunku ciężkiego. Spod herbu Norwida, a więc żyjmy trochę tragą. Te gusta będą się zmieniały, natomiast one mimo wszystko jednak będą nastawione naszą. Proszę zobaczyć na politykę amerykańską. Wydawać by się mogło, że po takim przerośniętą celebrytyzacją Baracka Obamy, który z córkami, z żoną Michelle, właśnie z takimi wszystkimi chciałbym się być akcjami, ale to są wydarzenia dla Amerykanów polityczne. Tutaj się pojawi w jakimś talk show, tam będzie czytał złośliwe tweety na swój temat i tak dalej, i tak dalej.
że nagle Amerykanie wybiorą kogoś takiego bardzo konserwatywnego. To wahadło się odwróci prawdopodobnie w drugą stronę, ale jednak jak się popatrzymy na tych kandydatów, którzy dzisiaj wiodą, czyli na Trumpa z jednej strony i na Sandersa z drugiej strony, to oni mają jakiś polityczny program, ale to, co oni robią, to jest jednak show. Znaczy nie da się dzisiaj robić polityki, nie uprawiając show. My od lat 90. goniliśmy Zachód, który był już dość mocno zaawansowany w tych działaniach, właśnie polityka jako show. A teraz na jakim etapie jesteśmy, porównując z Europą Zachodnią, ze Stanami Zjednoczonymi? No, myślę, że już dawno ich dogoniliśmy. Myślę, że co do postawy i takiego przekonania, to już żeśmy ich dawno dogonili. Co najwyżej jest tak, że w Stanach szybciej pewne rzeczy wymyślają, mówię już o konkretnych technikach, i my będziemy z tego korzystać. W Stanach furorę od jakiegoś czasu robią tak zwane night show czy tonight show. One mają swoich gospodarzy, którzy zapraszają też polityków i którzy ze z polityków trochę żartują, a trochę ich właśnie oswajają, pokazują jako takich sympatycznych. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel mają takie audycje. No i teraz słyszałem ostatnio, że Telewizja Polska również pracuje nad tego typu formatem, który właśnie ma w sposób lekki podawać politykę. No wprawdzie osoba, która jest przymierzona do prowadzenia tego programu, prezentuje taki dość ciężkawy, mimo wszystko moim zdaniem, standard humoru, ale to jest kwestia gustu, może ja się nie znam. Pewnie czy nastąpi, panie doktorze, w pewnym momencie zmęczenie wyborczego materiału, czy obywatelskiego materiału, bo jak wiemy, zabawić się można także na śmierć? Szczerze mówiąc, to nie sądzę, żeby to zmęczenie miało nastąpić. Myślę trochę inaczej, że im bardziej politycy będą tą politykę... Znaczy, że to jest trochę taka spirala, że im bardziej politycy będą tę politykę trywializować, a jednocześnie pogłębiać konflikt, to tym bardziej wyborcy będą od polityki odchodzić. Obywatele będą od polityki odchodzić i kierować swoją uwagę na niepolityczne komunikaty. Tym bardziej więc politycy w tych niepolitycznych mediach na przykład będą chcieli występować, żeby ich po prostu można było polubić. Czyli telewizja śniadaniowa. Telewizja śniadaniowa, prasa lifestyle. Proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawy aspekt. Jeśli zapraszany jest gość do telewizji śniadaniowej, to tego gościa nikt nie atakuje. Obojętnie, czy to jest mowa o kimś, kto wynalazł patent na nagniotki, czy to jest gwiazda, która wydała właśnie płytę, czy to jest ktoś, kto miał jakieś kłopoty, ma być miły, nikt tego człowieka nie atakuje. Można czasem zrobić felieton, w którym pokażemy jakiegoś negatywnego bohatera, ale gość w studiu to jest nasz przyjaciel. Dokładnie tak samo jest w gazetach typu Lifestyle. Czy tam, oczywiście robi się czasem materiał o jakimś skandaliście, który popełnił jakiś skandal, ale jeżeli jest na przykład wywiad z gwiazdą, to on jest zawsze, to ta gwiazda jest zawsze prezentowana tak, z takiej bardzo sympatycznej strony. Jakie to ma znaczenie dla polityka? Proszę sobie wyobrazić, że łączny nakład naszych głównych tygodników polityki, Newsweeka, Wprostu, Do Rzeczy, w sieci, on jest niższy niż nakład pojedynczego dwutygodnika typu Party. Albo podobny. A żeby jeszcze było ciekawiej, to Party przez, nawet jeżeli będzie już następne wydanie, to będzie zalegało na stolikach u fryzjerów, w gabinetach kosmetycznych, w gabinetach lekarskich i będzie dalej żyło, tak? Bo ludzie będą sięgali, czy w poczekalniach, w serwisach samochodowych, tak? Bo ludzie będą już sięgali i sobie czytali stare teksty. Cykl życia takiego medium jest dużo dłuższy. Tą politykę z tego tygodnia już wyrzucę i wezmę sobie następną, bo za chwilę będzie nowa, a te będą żyły. W związku z tym dla polityka, który zda sobie z tego sprawę i zacznie wchodzić w te mechanizmy bardzo, no to jest taka przysłowiowa żyła złota.
To jest sposób na dotarcie do tego elektoratu, który wyalienował się z polityki, albo w ogóle się polityką w ogóle nie interesuje i może my poznać... My mu pokazujemy, halo, tu jestem, tak się nazywam. Tak, jestem fajny, mam, fajnie gotuję, dobrze, mam miłego pieska, moja żona jest bardzo sympatyczna, albo też przeżyłem wielką tragedię rodzinną. Tak, każdy ma jakąś historię do opowiedzenia na swój temat. Kategoria fajności, to mi się najbardziej podoba. Chciałabym pana zapytać o coś, co mnie zastanawia i zadziwia ostatnimi czasy, a mianowicie o dużą obecność polityki na portalach plotkarskich. I jak przejrzy się fora, to czasem jest taka niezgoda użytkowników tego typu portali na obecność polityków czy wydarzeń politycznych. To jest... Zaczął plotek, zdaje się. I ja mam tutaj... Także widzicie państwo, już jak w Radiu Maryja wyją, to takie nieciekawe, prawda? Z jednej strony, tak jak powiedziałem przed chwilą, dla polityków to jest ten kanał komunikacyjny, który się cieszy ogromnym zainteresowaniem, który ma mnóstwo odsłon i gdzie... I w związku z tym jakby... Politycy tam będą ciągnęli jak... No ja myślę, że najwięcej odsłon to ma Barbara Bloch. I ona co sekunda... Krwa. Ja mówię, że ta społeczność, no szczególnie to ja mówię, czy ona jest jakąś tam pijaczką na Pradze Północ, czy gdzieś ona z Pragi Północ nadaje, ale chodzi mi o mieszkańców Warszawy, że co to za społeczność Warszawy, skoro ja nie wiem, jaki procent Warszawy tego słucha, ale zdaje się, że Warszawa chyba najwięcej. A ona... Rozumienie polityki jest bardzo proste. Niesmacznie, aż się tym obszarem zajmują, którzy spędzili w Sejmie ileś tam miesięcy, lat i rozumieją niektóre procesy. Ale przecież wszystkie te informacje są spersonalizowane, to jest o osobie, tak, nie o wydarzeniu, nie o faktach. No tak, tylko że to jeżeli jest tak, że to jest informacja o osobie, no to okej, okay, no po prostu ten polityk się pojawi właśnie w takim wymiarze celebrytacyjnym, pokazując się od tej swojej jakiejś tam strony, oto mamy panią premier, która jest jakaś tam fajna, pewnie by chciała być. Natomiast, z wnuczkiem na spacerze. Natomiast mi bardziej chodzi o to, że pojawiają się też takie teksty, które starają się komentować politykę i tutaj już wydaje mi się, że internauci tego nie kupują. Tak, internauci tego nie kupują. To teraz chciałabym zapytać, panie doktorze, o to, jak to jeszcze może ewoluować? Bo kiedy pan mówi, że ten show będzie trwał nadal, to on będzie... Show must go on. Oczywiście. Śpiewał. To on będzie trwał w takiej formie jak teraz? Czy pojawią się nowe narzędzia i nowe sposoby? A może po prostu ten podstawowy mechanizm zostanie niezmienny? Znaczy, moim zdaniem podstawowy mechanizm się nie zmieni. Podstawowy mechanizm, który polega na tym, że polityk będzie odwoływał się do naszych emocji, próbował je sobie zaskarbić, stając się coraz bardziej fajnym i lubianym. A ponieważ polityka jest coraz bardziej ostra, w związku z tym ludzie od niej odchodzą, przestają się nią interesować, stąd też będą ci politycy poszukiwali kanałów komunikacji w tych miejscach, które bezpośrednio, czy też do tej pory z polityką nie były związane. Ja na przykład uważam, że polityk, który jako pierwszy wpadnie na pomysł, że są jeszcze media motoryzacyjne, które są niewykorzystanym kanałem komunikacji, może coś na tym sporo wygrać. Bo na przykład będzie się prezentował jako ten, który lubi szybkie motocykle, tak? Nie, raczej nie. To bym się nad tym pochylił trochę inaczej. Zastanowił się, jakim, co wyborcy by woleli, żebym ja, czym ja powinienem jeździć. I powinienem sobie kupić taki samochód, który wyborca by docenił i który by pasował do mojego wizerunku, który ja staram się budować i zrobił sobie na przykład w gazecie motoryzacyjnej ja i moje samochody. Zresztą jakby któryś z wydawnictw chciało, to ja polecam ten pomysł. Seria Znany polityk i jego samochód. Czym jeździ, jak jeździ. No, ciekawe, tak? I teraz... Dlaczego ciekawe? Jego pies, no bo skoro wiemy, jak on gotuje, jak wygląda jego żona albo jej mąż, no to też zobaczmy, jak jeździ, jak prowadzi, ile ma punktów karnych na przykład na koncie, kiedy ostatni raz zapłacił mandat.
żebyśmy się dobrze zrozumieli. To, ile polityk zapłacił, ma punktów na koncie, jak gotuje, czy jakim jeździ samochodem, nie ma najmniejszego znaczenia z punktu widzenia tego, czy on będzie, nie wiem, dobrym posłem, złym posłem, dobrym ministrem, złym ministrem, dobrym premierem, złym premierem, dobrym prezesem partii, złym prezesem partii. Natomiast ludzie będą go oceniać właśnie z tej perspektywy najchętniej. A myśli pan, panie doktorze, że ten show polityczny jest związany wyłącznie z emocjami, bo wybory polityczne, to wiemy nie od dzisiaj, są podyktowane emocjami, a nie rozsądną analizą tego, co kandydat proponuje albo czego nie proponuje. Więc dla mnie jest to zbyt proste ujęcie zjawiska celebrytyzacji czy polityki jako show. Bo dla mnie polityka jako show to nie tylko sprzedawanie własnej prywatności. To także pewien określony sposób bycia. Polityka jako show jest rzeczywiście pojęciem szerszym, ale zamykają się w nim dwie rzeczy. Forma i treść. Zarówno forma, jak i treść. Forma rozbuchana, nietradycyjnie, treść są tradycyjnie niepolityczne albo nie są tradycyjnie polityczne, tak? Czyli z jednej strony pojawia się nietradycyjnie polityczna forma, czyli jakieś nie to, że konferencje prasowe, ale konferencje prasowe w plenerze z jakimiś rekwizytami, jak to w teatrze bywa i jak to Goffman też opisywał. Polityka gadżetu, ale dzisiaj nie wystarczy, dzisiaj gadżet, na przykład dzisiaj taki premier, wicepremier Kołodko, przychodzący do studia telewizyjnego z kartką i z wykresem jakimś, to byłaby nuda, znaczy to już po prostu nikogo by nie zainteresowało, no naprawdę trzeba by było przynieść coś mocnego, znaczy po świńskim łbie przyniesionym przez wspomnianego wcześniej Palikota już trzeba naprawdę przynieść coś mocnego. Pokazywał na chlebie, jak wygląda budżet? Być może, ale Kołodko zawsze z czymś przychodził do studia. No ale to były lata 90. i wtedy było to bardzo wyraziste i tak dalej. Więc po pierwsze forma, ale także treść niepolityczna. Treść, która ma nam zdobywać, znaczy forma ma zdobywać zainteresowanie, a treść ma nam zdobywać sympatię. I w tej treści niepolitycznej są takie rzeczy jak właśnie dzielenie się swoim życiem prywatnym. Komentowanie sfery niepolitycznej, odnoszenie się do wszystkich niepolitycznych wydarzeń artystycznych, sportowych, przyrodniczych, dosłownie wszystkiego. Znaczy, możemy to ująć bardzo prosto, jak tu się ogrzać przy blasku wszystkich dostępnych reflektorów, które nie są jednocześnie powiązane z polityką. Na tym polegają te mechanizmy. Jest też takie pojęcie polytainment, tak? Które mówi, że polityka rzeczywiście staje się rozrywką i polityka sprzedaje się jako rozrywkę, że w polityce chodzi na przykład o to, żeby sprzedawać swój wizerunek, że polityka jest, że w polityce wygrywają ci, którzy pokazują pasję, ale tak naprawdę pobudzają w związku z tym emocje, że w polityce trzeba się po prostu umieć także z kimś pobić. Bo trzeba umieć wygrać tego wyborcę niezdecydowanego, który bardzo często reaguje na dość proste emocje. Że w polityce właśnie używamy jesteśmy w stanie używać nowych technologii, nowych kanałów komunikacji, tym lepiej, bo w ten sposób docieramy do nowych grup wyborców. A czy można w tej sferze, doktorze, wymyślić coś nowego, czy to będzie zjadanie własnego ogona? Ja myślę, że pulmonolog. Tego pytania. Ja uważam, że co do zasady nie. Znaczy, co do zasady będziemy się kręcić wokół następujących haseł. Niepolityczne formy, nietradycyjnie polityczne formy i nietradycyjnie polityczne treści. Natomiast na pewno będą się pojawiać nowe rzeczy, w miarę jak się będą pojawiały nowe narzędzia. Bo, używając jeszcze innej metafory, politycy mają to do siebie, że kolonializują obszary, które do tej pory ich nie interesowały. Znaczy, ponieważ duży
dużo ryb pływało w oceanie politycznym wyborców, no to łowili je pływając po tym oceanie politycznym. Ale jak te ryby już znudzone popłynęły na inny... W więzieniu mokotowskim powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych PRL. Tam te akwenie mają swoje, rządzą się swoimi prawami. I w tym sensie będą nas spotykały nowe rzeczy. To jeszcze jedna sprawa na końcu, panie doktorze, czy ta wszechobecność w sprawa przestrzenia miejsca do pewnego momentu dla nich niedostępnych czy niebudzących zainteresowania nie spowoduje zmęczenia wyborców, jeżeli ten polityk jest wszędzie, to zapewne możemy mieć go dość. To jest politycy będą nas gonić. Oni chcą nas zachęcić do tego, żeby na nich zagłosować. Co ciekawe, im niższa jest frekwencja wyborcza, tym bardziej ale po co to oni tego Wałęsę krytykują? To już było, minęło dawno. Po co to krytykować Wałęsę? Ale skoro parę lat temu w wyborach wzięło udział, czy tam kilkanaście lat temu w wyborach wzięło udział blisko 60% wyborców, no a teraz jest tak, że jakaś partia może wejść albo nie wyjść, mając tak jak Korwin, któremu zabrakło tam 10%, to jest może rzeczywiście sens zakładania okularów pomalowanych w gwiazdki latania samolotu. To nie. Czy nie trzeba chować torebki przed makakiem? Nie. To bardziej w Indiach. U nas nie mogę sobie teraz kompletnie przypomnieć, czy jest jakieś takie miejsce. A są jakieś takie rozpowszechnione zwierzęta, które są nie niech żyją makaki. Zwierzęta są wspaniałe, państwo widzą. Bronimy. My weterynarze bronimy zwierzęta wszelkie. Człowiek jest ham. Prześcignął wszystko. Hamstw. No. Ale to miało być odwrotnie, prawda? Że człowiekowi inteligencja miała służyć. A no właśnie, czemu? No czemu? Pozytywniejszemu bardziej. Wietnamu. Co wiesz? Co wiem na temat fauny Wietnamu? Otóż wiem niedużo. Wiem, że są zupełnie osobne książki, które opisują ptaki, czy jest szansa spotkania ptaka europejskiego, który występuje w Wietnamie, jest bardzo mała. Oczywiście są takie gatunki, które są kosmopolitane, występują na całym świecie, ale jest ich naprawdę dużo. Więc nie jest to w ogóle fascynujące miejsce. Ale to miejsce także pod względem zwierzaków jest fascynujące, ale jest bardzo dużo zwierzaków, które chcą cię zabić i mogą to zrobić z ogromną łatwością, począwszy od jakichś małych płazów, przez także jakieś tam wcześniej zwierzęta bezkręgowe, które mają jady, przez właśnie płazy, czy węże, czy... Tak, to jest prawda. Chciałam powiedzieć, że przed Nowym Rokiem, nie, to już było dwa miesiące przed Nowym Rokiem, moja mama, mieszkamy bardzo blisko mauzoleum Chodźmiga i tam też jest ogród botaniczny. No i rodzice wybrali się na miły, romantyczny spacer i mój tata chciał pójść na skrót, ale moja mama powiedziała, że nie wiadomo, co tam jest, więc lepiej pójść główną drogą. Wróciła i niestety coś się ugościło, nadal nie wiadomo co, ale cała skóra z głowy zeszła tak jak mężowi, więc co to jest, nawet nie wiadomo. Pewnie to jest jakiś owad, ale no należy uważać na pewno, szczepionki jakieś, ale to jest nie to, że zniechęcam, bo absolutnie wręcz przeciwnie.
Bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby odwiedzać, poznawać Azję. Nie tylko Wietnam, ale no w szczególności. Bo to, co jest najfajniejsze, to jest, tak jak mówicie, to jest inny świat, ale można zobaczyć, jak fajnie, jak płynnie można wszystko razem zgrać. I tą tradycję, i nowoczesność. I to jest według mnie, tak, i to jest właśnie niesamowite. Ja co 2-3 lata dopiero wracam do Wietnamu, mam dopiero okazję, żeby odwiedzić swoją ojczyznę. I jak obserwuję zmiany, to dla mnie, nawet dla Wietnamki, to jest niesamowite. Także myślę, że Europejczyk, jak tam przyjedzie, to odkryje na pewno mnóstwo nowości, ale także będzie czuł się jak u siebie. A jako psycholog muszę spytać o porównanie właśnie mentalności ludzi tam i tutaj. Jakie cechy Wietnamczyków życzyłabyś sobie zobaczyć w Polakach? To jest bardzo trudne pytanie, złożone pytanie. Jakby tutaj odpowiedzieć, myślę, że najlepiej będzie, jak szczerze odpowiem. Wietnamczycy są bardzo otwarci i przesympatyczni. Jak zobaczą obcokrajowca, zwłaszcza Europejczyków, jak ktoś powie, że jest z Polski, to na pewno, nawet jak nie znają języka angielskiego, to spróbują jakkolwiek pomóc. I to, co muszę na pewno potwierdzić, że tak jest w 99%, są bardzo pomocni i tego myślę, że trochę brakuje u Polaków. Że ta otwartość. A może jest tak, że ja nie wiem, ale tutaj pytam, że jednak życie społeczne jest zregulowane przez trochę inne mechanizmy niż u nas. Na przykład, z tego co wiem, Japan bardzo jest regulowany takie uczucie jak wstydu. Ludzie by się wstydzili, że nie mogą pomóc. W związku z tym robią wszystko, co ich mocy, żeby nie dopuścić tylko do pojawienia się tej emocji. Nie wiem, tak tylko sobie tutaj teoretyzuję, ale być może na tej linii jest różnica. Nie, to bardziej chodzi po prostu o wrodzone cechy Wietnamczyków, także myślę, że nie narzekam na Polaków. Skoro tutaj mieszkam, to wiadomo, że jestem bardzo przywiązana do tego kraju, ale myślę, że żeby Polska była jeszcze bardziej otwarta, no wiadomo, to jest czas globalizacji, tak? I Polacy wyjeżdżają i my przyjeżdżamy, a zresztą no wiadomo, jeżeli ktoś przyjeżdża i chce zrobić kłopoty, tak, narobić jakieś tam zamęki w nowym kraju, miejscu, no to jest złe, ale myślę, że jak ktoś ma dobre intencje, to czemu od razu z takim dystansem i tak z negatywnymi emocjami. Jeszcze pytam, czy coś ze świata zwierząt zaskakuje w Polsce ludzi, którzy przyjeżdżają z Wietnamu do Polski? Czy jest coś zaskakującego? Zaskakującego. W świecie przyrody. Muszę sobie pomyśleć tutaj chwileczkę, ale myślę, że wcześniej na pewno Wietnamczycy, w Polsce może nie, ale w ogóle, że na zachodzie zwierzęta domowe są traktowane na równo z ludźmi. W Azji tego w sumie nie było. No, zwierzęta mieszkały, no, pies na przykład, po to, żeby bronić dom, kot, żeby łapać szczury, ale teraz tak, każde zwierzę miało jakąś swoją funkcję, ale teraz już tak nie jest i teraz właśnie stają się również przyjacielami. Tak. No tak, my mamy przecież hotele dla cały przemysł kosmetyczny, nie wiem, czy odzieżowy już chyba też, bo widziałem różnego typu dzianka, no i to chyba jest trend taki globalny, tak mi się wydaje, że tak jest, ale być może jest to w jakiś sposób skorelowane na przykład z poczuciem samotności. Może to, że ludzie izolują się od siebie i szukają jakiegoś wsparcia właśnie w takich zwierzętach też ma wpływ. A to akurat byłoby dobre dla tych zwierząt, ale generalnie mi się czułoby dobrze o nas. Ta samotność zaczyna być takim stanem dosyć powszechnym na świecie, jak depresja.
niestety. To jest racja. Tak, ale w Azji no właśnie jest bardzo ważne, żeby rodzina się trzymała razem. To jest priorytet każdego człowieka. I są rodziny wielopokoleniowe, tak? Wielo. I no teraz już trochę może odchodzi się od tego modelu, ale wcześniej było tak, że jak kobieta wychodziła za mąż, to mieszkała zazwyczaj u teści swojej, ale zawsze obowiązkowo, chociaż raz w tygodniu zbierają się tak, żeby wszyscy byli razem ze sobą i nigdy nie zapomina się o swoich rodzicach. Nie ma czegoś takiego, że dzieci zaczynają nowe życie i jakby odcinają się od swoich korzeni. Także każdy później ma własne życie i to tyle. Na tym się zamyka ich droga życiowa, tylko zawsze trzeba łączyć i to nowe, stare pokolenie. I chyba tą bardzo miłą puentą zakończymy naszą dzisiejszą audycję. A razem z Państwem w studiu mieliśmy dzisiaj przyjemność gościć smoka, psa oraz bawoła. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Dzięki. To była powtórka audycji. Północ, 1 marca 2016 roku w kalendarzu. Dobry wieczór, witam Państwa w audycji, która nosi tytuł Czeski Kąsek na antenie RDC. Przed mikrofonem Teresa Trozda, program realizuje Jacek Kosiński. Do pierwszej będziemy z Państwem. Zapraszam na profil Czeskiego Kąsku na Facebooku. No i oczywiście będziemy słuchać piosenek śpiewanych po czesku, choć dziś nie wyłącznie. Zacznie Beata Bocek. Które nie nadąża z usuwaniem śniegu z pasów startowych. Z tego część samolotów nie może opuścić portu, zaś rejsy do Pragi zostały skierowane do Wiednia lub Lipska, albo po prostu zawrócone. Linie kolejowe są w wielu miejscach zablokowane po tym, jak pociągi uderzyły w drzewa powalone przez śnieg i wiatr. Szczególnie trudna sytuacja jest w okolicach Pragi i na północy Czech, niedaleko granicy z Polską. Niewiele lepiej jest na czeskich drogach. Autostrada D4, gdzie spadło ponad 20 cm śniegu, została zablokowana przez samochody ciężarowe i autobusy. Z kolei na autostradzie D5 drogowcy ostrzegają przed wyjątkowo silnym wiatrem. Intensywne opady śniegu stale przesuwają się na wschód. Do rana obejmą całe polsko-czeskie pogranicze. Z Pragi Tomasz Indruchów, Polskie Radio. Minister obrony Antoni Macierewicz awansował pośmiertnie żołnierzy wyklętych. Ceremonia i okolicznościowy koncert zorganizowano podczas poświęconej ich pamięci uroczystości w Teatrze Polskim w Warszawie. Odczytano postanowienia o pośmiertnych awansach dla żołnierzy wyklętych, m.in. dla Aleksandra Kity, Antoniego Lechowicza Meteora i Zygmunta Szenieloża Głupaszki. Antoni Macierewicz mówił o współczesnych przemianach demokratycznych w Polsce jako o konsekwencji działań żołnierzy wyklętych. Ich odwagi, to tego wszystkiego zapewne by nie było, bo przecież to, co nazywa się protestami robotniczymi, to były kolejne fale powstań narodowych, narodu polskiego, które zakończyły się wreszcie wielkim, ponad 13-milionowym ruchem narodowo-społecznym Solidarności. Nie było takiej potęgi nigdy, ale ona powstała z tej krwi przelanej przez bohaterów, których pamięć dzisiaj czcimy. Chwała bohaterom. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca, czyli dziś. Emisja akcji to sposób pozyskania kapitału na rozbudowę radomskiego lotniska. Władze miasta zamierzają inwestować w projekt, ale też zabiegać o finansowe wsparcie, m.in. ministra obrony narodowej. Konieczne jest przedłużenie i wzmocnienie dróg startowej, płyty postojowej i dróg kołowania. Ale to wszystko potrzeba kilkuset milionów złotych. Miasto, które jest właścicielem portu, nie ma pieniędzy. Dlatego, jak mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia, szuka partnera i kapitału. Jesteśmy gotowi w połowie roku przeprowadzić emisję nowych akcji, które zaoferujemy inwestorowi. Zamiast emitować akcje, lepiej poszukać inwestora, z którym można by podzielić się biznesowym ryzykiem.
uważa radny Kazimierz Woźniak ze Stowarzyszenia Radomianie Razem. Jeżeli by się pojawiło jak najwięcej środków zewnętrznych, czy z ministerstwa, czy od marszałka, czy kapitału prywatnego, to oczywiście jestem za. W miniony piątek ogłoszono nową siatkę połączeń. Sprinter na podstawie umowy podpisanej z Portem oferuje 7 lotów w tygodniu do Gdańska, Wrocławia, Berlina i Pragi. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Londynie opublikowano wyniki badań dotyczących korzystania z mediów społecznościowych w różnych zakątkach świata. Wskazują one, że Twitter czy Facebook, kiedy oferują ludziom większą prywatność, często też wzmacniają obowiązujące tradycyjne wzory kulturowe. Z autorem badań, profesorem Danielem Millerem z University College London, rozmawiał Adam Dąbrowski. Media społecznościowe naruszają prywatność. To ostrzeżenie na Wyspach słychać bardzo często, ale są miejsca, gdzie mają one efekty dokładnie odwrotne. Ludzie z Indii czy z Chin często mieszkają w bardzo licznych rodzinach. Nie mieli osobnych sypialni i nagle telefon czy komputer dały im możliwość osobistego kontaktu. Dla nich to początek prywatności, a nie zagrożenie dla niej. Jak dodaje profesor Daniel Miller, z badań wynika, że w przypadku wielu społeczności przestrzeń wirtualna nie przyczynia się do podkopywania wartości i wzorów sprzed epoki cyfrowej, a wręcz przeciwnie, nierzadko je wzmacnia. We Włoszech ludzie chcą wyglądać modnie, ale robią to w zgodzie z bardzo silnym włoskim wzorem kulturowym na temat bycia modnym. W efekcie wszyscy wyglądają na zdjęciach tak samo. Okazuje się, że w różnych zakątkach ziemi zupełnie inaczej robi się też tak zwane selfies. Na Wyspach na platformie Snapchat popularne jest na przykład robienie zdjęć jak najbrzydszych. To gest zaufania. Przesyłam ci okropną fotkę, bo jesteś moim przyjacielem i wiem, że nie rozprzestrzenisz jej dalej. Dla Polskiego Radia z Londynu Adam Dąbrowski. Był serwis trójki. A dziś na ciepłe powietrze raczej nie ma szans. Będzie zdecydowanie chłodniej i spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. 1 stopień w Olsztynie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, 2 w Warszawie, 3 w mieście, 4 w Katowicach, a 5 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Rzesz, wolność i niezawisłość. Żołnierzami podziemia byli m.in. generał August Findorfnil, Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój, Józef Kozicin, sędziera Szłupaszka, Danuta Sierpina-Kunka, pułkownik Łukasz Cieplinski, pułkownik Anatolij Radziwonik, Olech Pułkownik. Uważa, że tak, 26%, że nie. Taką pierwsza refleksja, która przychodzi do głowy, czytając te badania, jest taka, że idzie zima, idzie. Elektorat PiS po prostu jest krytycznie nastawiony do Wałęsy i zawsze był. Natomiast cała reszta widzi złożoność tej postaci. Jak to określa prezes IPN tutaj w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, język polski zna pojęcie opisujące los Lecha Wałęsy. Jest to bohater ze skazą, mówi prezes Łukasz Kamiński. W tych materiałach dwie rzeczy są obciążające i nie do usprawiedliwienia. To wskazywanie konkretnych osób, które stały się potem obiektem inwigilacji czy represji i pobieranie pieniędzy. To z moralnego punktu widzenia najbardziej obciąża przy wszystkich zastrzeżeniach dotyczących dramatycznych okoliczności werbunku w grudniu 1970 roku. I jeszcze zaglądam do Rzeczpospolitej, dlatego że tu bardzo ciekawa rozmowa. Piotr Brzeziński, historyk Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo ciekawa ta rozmowa, dlatego że opisuje szczegółowo, co się działo w 70 roku. Na scenie historii przyszły przywódca Solidarności pojawia się w grudniu 70 w Gdańsku. Mówi historyk i odtwarza jego niejasną rolę w tamtych wydarzeniach. Lech Wałęsa z odwagą próbuje nie dopuścić do rozlewu krwi, ale swoje działania konsultuje z milicją. Jest tutaj szczegółowy opis tego, co się działo w 70 roku. Jak dochodziło do starć, jak Wałęsa próbował powstrzymać demonstrantów, właściwie namawiał milicjantów do rozmaitych aktów, które by powstrzymały rozjuszony tłum. Widać wyraźnie, że niezależnie od tych kompromitujących fragmentów teczki, były tam rzeczy wskazujące na to, że Wałęsa po prostu...
prostu bał się, że dojdzie naprawdę do jeszcze większej masakry. Moim zdaniem w ocenie tej postaci i tego okresu no nie można tego fragmentu pomijać. Biorę tygodnik w sieci, czytam tekst Piotra Skwiecińskiego na samym początku, który pisze tak. Można różnie oceniać Wałęsę, łagodniej albo ostrzej, ale nawet jeśli uznamy, że materiały z początku lat 70. nigdy nie posłużyły ich dysponentom do skutecznego szantażowania lidera Solidarności, no bo rzeczywiście w dokumentach SB nie ma żadnych dowodów takiego szantażu, więc zawsze ci zwolennicy, to już mój komentarz tych tez, że teczki SB są prawdą objawioną, to jakoś właśnie tego faktu, że teczki SB świadczą o tym, że Wałęsa nigdy nie był skutecznie szantażowany, to właśnie tego nie przyjmują do wiadomości. Ale wracam jeszcze do tekstu Skwiecińskiego. Więc nawet jeśli uznamy, że materiały z początku lat 70. nigdy nie posłużyły jej dysponentom do skutecznego szantażowania lidera Solidarności, to nie sposób nie zauważyć, iż samo to, że istniały, spoczywały gdzieś w sejfach należących do tych dysponentów, było wybitnie niezdrowe. Samo w sobie musiało wpływać na polityczną linię najpierw szefa związku, a później prezydenta. Wałęsa po prostu musiał w swoich kalkulacjach uwzględniać... Za dużo słowo odraniam. ...z pozycyjnym wykonawcą, polecenie jakiegoś ubezpieczenia. Coś nie gra, coś... Ale zarazem jest dla mnie oczywiste, że gdyby tych dokumentów nie było, wiele jego politycznych decyzji byłoby innych. Oczywiście takie dywagacje można prowadzić, tylko że one dla historii III RP nie mają znaczenia. Tymczasem obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz IV RP, że tak nazwijmy go szerzej, usiłuje obrzydzić nam III RP jako państwo, które zostało zbudowane na bardzo złych fundamentach. I do tego im służy teczka Wałęsy, tej rozgrywce politycznej. Po prostu wykorzystują ją do uzasadnienia swoich absolutnych czystek w administracji, we wszystkich instytucjach, które mają w swoim zasięgu. Usprawiedliwiają teczką Wałęsy to, że niszczą właśnie to państwo, koncentrując władzę w ręku jednej i tylko jednej partii, lekceważąc społeczeństwo obywatelskie, lekceważąc samorządy, instytucje pozarządowe. Chcą po prostu mieć pełnię władzy, ponieważ uważają, że mają monopol na moralną odnowę Polski. To jest strasznie niebezpieczne, bo popycha ich po prostu do łamania konstytucji wręcz. Więc jeśli Piotr Kwieciński sądzi, że fakt istnienia tej teczki miał jakiś wpływ na to, co Wałęsa robił, ja nie mogę oczywiście tego wykluczyć, choć są to tylko dywagacje. Prawda jest taka. Wałęsa stracił władzę w 1995 roku, to po pierwsze. Po drugie, w polskiej polityce zagranicznej od zawsze był kierunek prozachodni i wszyscy się temu podporządkowali, wbrew temu, co mówią różni ludzie. Ten kierunek prozachodni zakładał, że wszyscy dążymy do NATO i do Unii Europejskiej. Było to sprzeczne z interesami Rosji, która rzekomo rozgrywa jakieś interesy w naszym kraju. Nawet jeśli chciała rozgrywać, to znaczy, że była nieskuteczna, ponieważ już w latach 90. znaleźliśmy się w NATO, a w 2004 roku w Unii Europejskiej. I to jest najważniejszy argument za tym, że wszystkie te teorie obozu IV RP są kompletnie bez sensu. Tak samo jak i to, że Aleksander Kwaśniewski, polityk o korzeniach postkomunistycznych, i Lech Wałęsa, który rzekomo był jakoś szantażowany przez swoją teczkę, oni właśnie bez żadnych zastrzeżeń opowiedzieli się za pomarańczową rewolucją na Ukrainie. Nie było w tej sprawie żadnych wątpliwości. Były to wszystko akty, które w dużej mierze prowadziły do tego, że wyrwaliśmy się spod zależności czy z tego obszaru, który był zależny od Rosji. Biorę Newsweek, a tutaj komentarz Tomasza Lisa. Polacy mają bowiem podobno prawo czuć się oszukani tym, co Lech Wałęsa podpisał albo nie podpisał, opowiadał albo i nie. Apele o przeprosiny mają różnych autorów i różny charakter. Nie zmienia się tylko adresat. Arcybiskup Głódź stwierdza, że Wałęsa powinien przeprosić, co byłoby, jak dodaje, wspaniałym aktem w roku miłosierdzia. Szkoda, że zwolennicy przeprosin chcą przeprosin głównie od innych. Pewnie w ramach miłosierdzia. Także szkoda, że arcybiskup Głódź ma przecież wspaniałą okazję
by przeprosić za upokarzanie podwładnych i organizowanie libacji alkoholowych. To też byłby wspaniały akt w roku miłosierdzia. A może nie, arcybiskup chyba uważa, że nie. Prawda, lepiej bić się we własne piersi. Przepraszać najlepiej we własnym imieniu, pisze list, dlatego w tym miejscu gorąco przepraszam Lecha Wałęsę za to, co go spotyka. A przy okazji z całego serca za wszystko mu dziękuję. Komisja Wenecka, tak, to też jest temat w wielu gazetach, przede wszystkim Gazecie Wyborczej. To jest czołówka autorstwa Ewy Siedleckiej. Komentarz, rzeczywiście Komisja Wenecka broni Sądu Konstytucyjnego i nie zostawia suchej nitki na tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie. Opinie komisji nie są wiążące. PiS zrobi, co zechce, jednak zlekceważenie komisji będzie aktem arogancji wobec ważnego dla europejskiej demokracji ciała. Narazi Polskę na utratę wiarygodności i dalsze kroki ze strony Unii Europejskiej, Rady Europy i USA. To oznacza w dużej mierze, że będziemy tak naprawdę mieli olbrzymie kłopoty w polityce zagranicznej. Nie będziemy mogli tej polityki kreować, nie będziemy mogli proponować swoich rozwiązań, bo po prostu nikt nas nie będzie słuchał. Będą nas uważać za, no cóż, takiego jakiegoś dziwoląga, którego zdanie tak naprawdę nie będzie się liczyć. Do tego właśnie prowadzi polityka Prawa i Sprawiedliwości. No i mamy z tym wielki problem. Dzisiaj bodajże, tak, do rzeczy był, jest wywiad z profesorem Ryszardem Bugajem, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak naprawdę PiS decydował się na tę konfrontację w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. I profesor Bugaj uważa, że stało się tak dlatego, że po prostu Jarosław Kaczyński chciał odpowiedzieć jakoś tam na to, co zrobiła Platforma Obywatelska i uznał, że będzie bardzo fajnie, jeżeli się ogra Platformę tym sposobem, paraliżując Trybunał. No i przeliczył się jak zwykle, bo konsekwencje tego są zbyt poważne. Po prostu zapędził się i teraz nie bardzo wiadomo, jak może się z tego wycofać. Dla Bugaja taka wizja, że Jarosław Kaczyński siedzi tam na Żoliborzu ze swoim kotem i planuje strategię na 20 lat do przodu, jest nieprawdziwa, ponieważ tak naprawdę to są takie reakcje na bieżące działania, nie zawsze przemyślane. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach europoseł SLD Janusz Zemke, po 7.40 posłanka Joanna Mucha. To jest powtórka. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest Janusz Zemke, europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie pośle. Dobrze, witam Panią i witam Państwa. SLD jeszcze istnieje? Oczywiście, że istnieje. Włodzimierz Czarzasty to dobry szef tego ugrupowania? Wybrany został absolutnie w demokratyczny sposób, co bardzo mocno chcę podkreślić, bo był to jedyny przypadek w ostatnim czasie, gdzie naprawdę na szefa partii kandydowało bardzo wiele osób. W innych partiach to przecież było inaczej. Uzyskał Włodzimierz Czarzasty poparcie w głosowaniu powszechnym większości członków SLD. Ale i na kongresie także. To, że SLD przekroczy próg 5%? Tak, i powiem, że to nie jest tylko kwestia wiary, tylko tak mi się wydaje, że SLD, które wyszło z tych wyborów bardzo poturbowane, myślę tutaj o wyborach do parlamentu, jest w dalszym ciągu w warunkach Polski siłą, która moim zdaniem ma szanse realne na uzyskiwanie poparcia przekraczającego 5%. Ja uważam, że to jest brak instynktu samozachowawczego, wybieranie lidera, który nigdy nie udało mu się zdobyć mandatu wyborczego. Ale tak nie za bardzo kandydował w tych wyborach często, ale ja odpowiem nie. Kandydował. Na pewno raz w 97 roku. To już strasznie stale to dzieje. To jest taki symbol starego SLD, bo nie ma odnowionego wizerunku. Nie, więc ja protestuję przeciwko takiej tezie, dlatego że przewodniczący partii ma ponad 50 lat, a sekretarz generalny, który jest drugą postacią w partii, to 40-latek. A teraz w tym momencie w SLD zaczynają się zmiany na poziomach niższych. Ja mogę mówić o moim województwie, z którym jestem bardzo mocno związany, o kujawsko-pomorskim, gdzie nastąpi na najbliższym zjeździe wojewódzkim zmiana kierownictwa i w przypadku mojego województwa te władze przejmie generacja 30-latków w pełni. Myślę, że taki proces będzie
się toczy. Barbara Nowacka założyła stowarzyszenie i wydaje się, że troszeczkę wyciąga ze SLD tych młodych działaczy, którzy są rozczarowani tym, no, że znaczy, taki ja po pierwsze, to tam nie za bardzo widzę twarze nowe, ale pani tak, ja się na to patrzę inaczej trochę, dobrze? Dlatego, że co będzie w Polsce pierwsze? Pierwszymi wyborami w Polsce będą wybory do samorządów. Prawdopodobnie za 2,5 roku, a być może wcześniej. A to, co się dzisiaj dzieje, to wygląda w taki sposób, jakbyśmy za pół roku czy za rok mieli przeprowadzać na wybory do Sejmu. Nie. Pierwsze wybory to będą wybory samorządowe. A wybory samorządowe znaczą, że albo na poziomie lokalnym kandyduje jakiś komitet lokalny, albo też kandyduje się z listy partyjnej. Ja powiem szczerze, jako człowiek, który brał udział w wyborach 9 razy, bo po raz pierwszy zdobyłem mandat w roku 1989 i tak kolejno zdobyłem te mandaty do Sejmu i do Europarlamentu. Otóż powiem w ten sposób, ja nie za bardzo wierzę w to, że Stowarzyszenie Samorządowców Ogólnopolskie, bo mówimy o inicjatywie takiej, znajdzie przełożenia na kandydowania gdzieś lokalne, w powiecie X czy mieście Y. Już takie próby podejmowali, przecież takie próby podejmowali prezydenci wielkich miast. Przypomnę tutaj prezydenta do Wrocławia i to się próby, te próby się kończyły źle. Więc ja szczerze powiem, że jakby widać, że to stowarzyszenie będzie w stanie budować listy w całej Polsce w sytuacji, kiedy to w wyborach samorządowych kandydują tysiące osób, ja po prostu w to nie wierzę. Panie pośle, jak pan ocenia 100 dni w Ministerstwie Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza? Znaczy, dostrzegam tam 3 elementy. Element pierwszy to jest chaos. Ten chaos zwłaszcza jest zauważalny w obszarze techniki wojskowej. Właściwie obecne kierownictwo MON-u uznało, że te wszystkie procedury przetargowe, które się przestoczą, to właściwie one są nic nie warte i trzeba zaczynać wszystko od zera. I to dotyczy i śmigłowców, i obrony przeciwlotniczej. Zostaną cofnięte te ustalenia, żeby wszystko jest wywrócone chaos, do góry ja nogami? Jako człowiek, który to codziennie czyta, bo czytam codziennie materiały na ten temat, ja już sam nie wiem, czy my te karakale to kupimy, czy ich będzie 50, czy będzie ich tam mniej, a jeżeli to ile. No jak słyszę tezę, że będziemy śmigłowce produkowali równocześnie w zakładach produkcyjnych w Polsce kilku, no to się po prostu nie da, więc to jest chaos. Element drugi zauważalny, no niestety, to jest pogłębiająca się czystka. Zwalniane są bardzo liczne osoby, przy czym w tej fazie to dotyczy przede wszystkim ministerstwa, uczelni wojskowych, sztabów i tak dalej. Jeśli chodzi o dowódców liniowych, to nie ma głębszych zmian, ale moim zdaniem tutaj tym terminem to będzie lipiec, czyli że nie dokonuje się zmian, jeśli chodzi o dowódców w oczekiwaniu na natowski szczyt w Warszawie, ale potem przekonany jestem, że taka będzie czystka. Jest taka teza, że każdy, kto zaczynał służbę w wojsku przed 1989 rokiem, musi odejść. To jest teza w ogóle chora moim zdaniem, bo to oznacza, że ktoś, kto ma dzisiaj 50 lat, a kończył szkołę pancerną, zmechanizowaną czy inną, to już jest B, czyli że to ma być żołnierzem i obywatelem drugiej kategorii. Kadry to dotyczy. To na pewno jeśli chodzi o oficerów, to moim zdaniem to jest gdzieś jeszcze poziom około 20% kadry polskiego wojska. Ci ludzie są po prostu zwalniani i tylko dlatego, no, że mieli szczęście albo pecha urodzić się wcześniej, a jakie wtedy mieli szkoły kończyć, to jest po prostu skandal moim zdaniem. I są ci ludzie strzyszczani metodycznie teraz, dobywani odaonu w Warszawie przez inne szkoły, sztaby i tak dalej, czy ministerstwo, gdzie jest totalna czystka. No ale każdy minister ma prawo sobie dobierać współpracowników. Ma prawo, tylko że nigdy po 1989 roku nigdy takiej skali zmian w polskim MON-ie no nie było. Ja mogę dać przykład z lat, kiedy byłem w MON-ie, a ministrem był Jerzy Szmedziński. Na 16 dyrektorów departamentów, któryśmy no zastali, zmiany dotyczyły 3 tylko, więc to pokazuje, jak to wyglądało. Dzisiaj to już są zmiany dyrektorów, wicedyrektorów, szefów oddziałów i tak dalej, i tak dalej. To, co się w przemyśle zbrojeniowym dzieje,
moim zdaniem musi się zakończyć źle, bo jeżeli na czele polskiej grupy zbrojeniowej stają osoby, które no naprawdę pojęcia nie mają, o co w tym przemyśle chodzi, to moim zdaniem to się... A jak trzeba takiej nominacji osoby, która nie ma... Całe kierownictwo polskiej grupy zbrojeniowej, no jeżeli czytam, że kryterium podstawowym jest to, że ktoś prowadził Klub Gazety Polskiej to w Łomiankach, czy w jakiejś miejscowości innej, i on ma być w kierownictwie o członku kierownictwa polskiej grupy zbrojeniowej, tak dla przykładu, a to jest grupa, która skupia 30 kilka przedsiębiorstw zbrojeniowych i tam są takie nominacje, a wszyscy, którzy byli do tej pory, poszli i to jednego dnia wyrzucono całe kierownictwo fachowców, inżynierów dobrych, no to jest, czyli że to jest drugi wątek, to jest po prostu czystka. A trzeci wątek to jest bardzo silne zwracanie uwagi przez obecne kierownictwo MON na symbolikę, na rocznicę, i to jestem w stanie zrozumieć. Akurat dlatego, że rozumiem, może politycy skrajnie prawicowi będą z różnych względów na, że tak powiem, piedestały, no, wydobywali te wartości. Ale w sumie, jak to tak dalej będzie trwało, to czasy kierowania MON-em przez pana Antoniego Macierewicza to będą czasy z jednej strony to hasu, z drugiej strony to decyzji żadnych, no bo oczywiście równocześnie permanentne zarzuty o korupcję i tak dalej, bo co się teraz dzieje, jak to się skończy? No skończy się to tak, że ludzie będą bali się decyzji podejmować jakichkolwiek, bo podjęcie no decyzji oznacza groźbę, że to zostanie skierowane do prokuratury, do żandarmerii i tak dalej. A czy pan widzi jakiekolwiek zagrożenia związane z przyszłym szczytem NATO w Warszawie? Nie widzę, dlatego że jeżeli się nie mylę, to będzie 28 szczyt w ogóle tego typu, więc te szczyty, jest to wydarzenie dość rutynowe. Chcę to podkreślić. Tu różnica polega tylko na tym, że one się odbywają w różnych państwach, ale tu różnica polega także na tym, co jest na tym szczycie